Gdzie jedziemy? Jedziemy do Berlina. I co tam będziemy robić? Będziemy głosić dzisiaj w niemieckiej parafii, to bardzo ciekawe będzie. Miałem, po niemiecku? Pisałem maturę z niemieckiego, ale nic nie pamiętam, także potrzebny tłumacz, na jutro robimy to w polskiej parafii, także już po polsku. Ale powiedz chociaż jedno słowo po niemiecku. Co pamiętasz? Wir fahren nach Berlin. Była taka piosenka. Jeder singt so guter kann, guter kann, guter kann. Und es kommen dritte dran, der dritte kommt jetzt dran. Ia, wow, wow, der erste kommt jetzt dran. Ia. Przepraszam, czy to bierze nas pan? Śliwińska, ludzie mnie tu znają. Przedłużenie majóweczki. To jest w ogóle taki legendarny kocyk. To jest chyba najstarszy kocyk, jaki mam w domu. I jak oglądam zdjęcia, jak miałem 3 lata, to ja na nim leżałem. Ja podejrzewam, że się w ogóle na nim rodziłem, więc to jest taka prawie relikwia. No. Ale służy, jak widać, dalej. To ja i matka Teresa z Kalkuty, a dziwne, bo z Berlina. To jest sejustrynka nasza? Kawał Kirschena. Kirschen to kościół po niemiecku. Tak, idziemy się modlić z jakąś przed mszą. No i ruszamy na modlitwę o uzdrowienie w parafii, w której nigdy nie było takich modlitw. Nigdy, także robimy coś nowego. Wchodzimy w fazę nothing box, czyli musimy chwilę pomyśleć o niczym, po posłudze. Sprawdzamy wiadomości. Pięknie, było dużo uzdrowień, uwolnień, było dużo ludzi i siedzieliśmy chyba tam z parę, nie wiem, godzin, z 3 godziny? Więcej. 4? A powiedziała nam, powiedzieli nam, że godzinę wysiedzą mniej więcej. No i? Nie uwierzycie, co mamy dzisiaj na kolację. Zobaczcie. Jakie rzeczy. A nie uwierzycie, dlatego że zaraz chłopaki opowiedzą, co dzisiaj zrobili przy pójściu do kościoła. Ej, powiedzcie, czemu mamy topiony żółty ser, no, ciepłą wędlinkę, roztopione masełko. Nauczę was czegoś. To, ten przycisk, to nie jest śnieżka, tylko chyba słoneczko. Jak się go wciśnie, to co robi? Świeci. Ciepełko słoneczko. Dobrze, robi. Tato. No kto by pomyślał, że w lodówce będzie guzik na ciepło? I co się stało? To tylko jakiś Niemcy. I mamy danie na ciepło. Mam wszystko stopione. I co? A jeszcze ci się chwaliłem, że znalazłem guzik na chłodzenie. Tak. Czyli lodówka co jeszcze robiła? Się chwalił, że razem uruchomiliśmy tą lodówkę. A nie? Ale wytłumaczcie, bo to nie powiedzieliście tak jasno, czyli co lodówka robiła? Grzała. Grzała zamiast chłodziła. Więc zostawiliśmy trochę jedzenia, żeby nam ostygło. Ale ciepły. Co ciepły? Ciepły pomidor. Nowy dzień, co w tym razem? Nowy dzień, nowa ja. Zjedliśmy pyszne śniadanko w knajpie w Berlinie, także co można więcej chcieć od początku dnia. Nie, Jerminka? Wyspałeś się? No, w końcu jak człowiek po Stanach, także mamy nadzieję, że to będzie dobry dzień. A co dzisiaj? A dzisiaj mamy posługę w parafii polskiej, w jakiejś podobno przepięknej katedrze, także potem wam pokażemy, jak to wygląda. Patrzcie, co ja tu muszę robić. Muszę się uczyć na egzamin. Decyzja nieodwołalna na przykładzie małżeństwa sakramentalnego. Agatka, pozdrawiam cię. Po prostu, jak to przeczytam, muszę na piąteczkę zaliczyć egzamin. Szósteczka będzie. Nie ma takich ocen na studia. Takie rzeczy się robi w Berlinie. Nie to, że tylko posługa. Uczyć się trzeba. Tak.
Chciałam zapytać, czy mogę nagrywać, czy... Witam. Tak, jesteśmy na moście Admirała, to jest takie miejsce niedaleko naszej misji. I to jest taki fenomen tego miejsca, że tu zawsze przychodzą młodzi ludzie, jest ich tu zawsze pełno. Dzisiaj jakoś jest wyjątkowo mało, może słońca jest za mało. A tu mamy kanał, wodę. No tak. Pospiesz się! Cały Berlin śpiewa! Uwielbiam Ciebie! Love you! Thank you to the Eurovision fans from all over the world! Thank you to the commentators! 3:51, a my oglądamy Eurowizję, w zasadzie powtórkę. I mamy kilka refleksji. Po pierwsze... Trochę szkoda nam tego typka w różowej czapce. Bo generalnie taki sukces, wygrać Eurowizję, a on nic nie widzi. Ale wierzymy, że mu kiedyś opowiedzą, że dobrze wyglądał. Obejrzy powtórkę. No, jesteśmy w Niemczech. Niemcy dostają 6 punktów. Zastanawiamy się, czy to miało wpływ, że my akurat tu jesteśmy. No. No i co? Daliśmy jako pierwsi Ukrainie 12 punktów. Jak zwykle Polska proroczy kraj. My zaczynamy, reszta nas naśladuje. No, także udany występ. A my idziemy spać. 4 rano. Do Domciu jedziemy. W końcu. Jeszcze trzeba nie. Trzeba posiedzieć. Nie? Nie. Jedziemy jeść. Wychodzimy? Halo? Hello. Stoimy w nieludzkiej kolejce do Starbucksa. To tutaj ładnie wygląda niż w internecie. Także zapraszam, polecam, Marcin Zieliński. Bardzo dobre. Cynamonem. Moja babcia mi kiedyś robiła makaron z cynamonem i z białym serem. I mam wspomnienie po babci takie.
chłopaki, gdzie jesteśmy? W Berlinie, pod murem berlińskim. Pod jego pozostałościami. Duch no, Święty! O! Co? Duch Święty zrywający łańcuch. Halo, dzień dobry. Jesteśmy w berlińskim parku i próbujemy od 20 minut znaleźć jakieś miejsce, żeby nagrać wam parę słów świadectwa. Także jesteśmy zawieszeni na jakiejś gałęzi i mamy nadzieję, że się wszystko uda. Także co chcieliśmy powiedzieć? Chcieliśmy powiedzieć o tym, co się działo w Berlinie na dwóch naszych posługach wieczornych. Jedna była dla w niemieckiej parafii, tak, dla jedna Niemców. Dla Niemców, jedna w polskiej parafii, no i myślimy, że w obydwu działy się naprawdę piękne Boże rzeczy. No w ogóle to było dla nas takie fascynujące przeżycie, być w parafii, w której nigdy nie było modlitwy o uzdrowienie, nigdy nie było takiej ewangelizacji, więc powiedziano nam, że Niemcy tam wysiedzą może z godzinę, no i generalnie, że nie za bardzo wierzą, że Pan Jezus dzisiaj uzdrawia, więc to było bardzo dobre miejsce, do którego mogliśmy pójść i byliśmy tam zaproszeni. Także mieliśmy takie wrażenie, że początek był dość niełatwy na zasadzie, że wszyscy tak trochę niuchali, czy to faktycznie to spotkanie będzie miało jakiś sens, czy to jest tylko gadanie o wielkich rzeczach, czy być może coś się wydarzy. No i chyba to pierwsze świadectwo, które tam było, nie? Które miało miejsce, zrobiło bardzo dużą robotę. Bo ty miałeś Poznanie, nie? Jakoś tak. To było tak, że po nauczaniu zaczęliśmy się modlić i otworzyliśmy gdzieś swoje uszy, żeby słuchać, co Pan Bóg chce robić. I nagle przyszło do mnie takie przekonanie, że na tym spotkaniu jest jakaś osoba, która miała operację na kręgosłup, miała wyoperowane jakieś metalowe śruby. I czułem, że chodzi o, że Pan Bóg mi pokazuje miejsce mniej więcej, w którym ta osoba jest. No i okazało się, że chyba po lewej stronie, w tym miejscu, gdzie pokazywałem, była kobieta, która wyszła do przodu, była już bardzo zapłakana. I okazało się, że miała chyba dwie operacje, miała cały czas non-stop problem z tym kręgosłupem. No i jak patrzyłem na nią, to widziałem, że Bóg ją bardzo mocno już dotyka, nie? To było widać po niej, że coś Bóg robi, więc zaprosiliśmy ją do przodu. No i kiedy zaczęliśmy się za nią modlić, ona miała spoczynek i oprócz uzdrowienia, które zaczęło przychodzić, bo powiedziała, że zaczęła czuć ogromne gorąco w całym kręgosłupie, w tym miejscu, gdzie było operowane, ale też przez cały kręgosłup, miała spoczynek, zaczęła się trząść. No to było takie dość grube uwolnienie, które zaczęło przychodzić, bo się pojawiła w ogóle piana z jej buzi, zaczęła głową uderzać o podłogę, więc tutaj ogarnęliśmy szybko modlitwę o uwolnienie. No i kobieta zaczęła doświadczać uwolnienia. Okazało się, że ona, ktoś nam później powiedział, że ona miała nie po drodze z kościołem od wielu lat, nie? Że nawet chyba nie mogła wejść do budynku kościoła. No i po tym, co się... Tak, w takim trudnym momencie w życiu, że ma trudną sytuację w rodzinie, więc to było takie... Tak, dowiedzieliśmy się tego później. I kiedy leżała już z 20 minut, w ogóle nie do końca wiedziała, co się z nią dzieje. Wydawało się, że potem na chwilę nawet straciła świadomość tego, co się działo. Ale Bóg ją uwolnił i mówi, była taka wdzięczna. Jej znajoma powiedziała, że miała zupełnie inne oczy po całym tym spotkaniu. I wiemy, że po tym, co się stało z nią, chce iść do spowiedzi, że chce w ogóle, poszła dzisiaj, pojechała do swojej rodziny mówić o tym, co Jezus dla niej uczynił. No i Ewangelia głosi się dalej. No i kiedy ludzie widzieli, co się dzieje, widać było, że... Otwierają się. Tak, że się otwierają i to spotkanie z godziny, która miała tyle zająć, to wieczorna nasza modlitwa. No, modliliśmy się ponad 2 godziny. Nawet nie wiem, czy nie 3. No i później działy się kolejne rzeczy. Tak? To, co chyba nas sporo poruszyło. Sporo było takich uwolnień faktycznie, że ludzie doznawali takiej wolności. No, to było jedno... Niesamowitą obecność Boga, nie? Tak, to było jedno z takich posług, gdzie naprawdę działo się wiele uwolnień. Że widzieliśmy, że kiedy ludzie doświadczali spotkania z Bogiem, czy spoczynków, no to nie działy się tylko uzdrowienia, ale widać było na zewnątrz, że przychodzą uwolnienia. I to, co chcieliśmy jeszcze wam powiedzieć na temat niewierzących chyba, nie? Tak. To było też niesamowite, że w sumie osoby, które przychodziły i były takie sceptycznie nastawione, niewierzące, też zostały uzdrowione, nie? I tak niewierzące, że naprawdę nie były, były albo ateistami, albo w ogóle nie miały po drodze z Kościołem, ktoś ich zaprosił. No i Bóg sam ich dotknął i sam ich mógł przekonać o swojej obecności. To jest tak, piękne. I był ten mężczyzna też, który powiedział, że nic nie rozumiał, nie? Co chciałaś powiedzieć o... Tak, bo był taki pan, który... Ale to był już na drugiej posłudze. Tak, to już było na drugiej posłudze dla Polaków. Po polsku. Przed pan, który jest Niemcem i powiedział, że kompletnie nic nie rozumiał z tego, co było mówione, no bo nie zna języka polskiego, ale dla niego niesamowite było to, jaka panowała
atmosfera, że czuł obecność Pana Boga, że mógł siedzieć i się modlić, 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 tak. Pomimo tego, że nic totalnie nie rozumiał po polsku, nie? I to też było takie piękne doświadczenie. No i pierwszego dnia też byli Ukraińcy podobno, którzy też nie rozumieli nic, co mówiliśmy, ale płakali, bo doświadczali obecności Jezusa. Więc to było piękne. Też tak, jeden pan, który wyszedł to już właśnie w tej drugiej posłudze dla Polaków. Tak. Że był pan, który został uzdrowiony z bólu kolan, który miał od 20 lat. I myślę, że najfajniejszą rzeczą, którą powiedział, było to, że podczas spotkania, gdy poczuł, że coś się dzieje w tych jego kolanach, stwierdził, że musi się to sprawdzić i wyszedł ze spotkania i poszedł na schody. Poszedł na schody, które prowadzą do toalety, żeby sprawdzić, czy ten ból faktycznie przeszedł. Tak. No i po tym, jak stwierdził, że no jest lepiej, to wyszedł i dał też piękne świadectwo. Że nie ma zupełnie w ogóle nie ma zupełnie bólu. Pokazał, że może zginać kolana i że Pan Bóg go uzdrowił, że go dotknął. Tak, i wchodził po schodkach do prezbiterium, żeby pokazać, że faktycznie tak. Pierwszy raz od 20 lat, więc to było niesamowite. Była też pani, która zaczęła widzieć bez mgły, miała takie też problemy z oczami. Miała spoczynek, jak wstała, Bóg dał też słowo do jej życia, że był ostatni czas w jej życiu pełen smutku, tak? Też była okradana z radości. I że to, co Bóg chce zrobić w jej życiu, to teraz przywrócić jej radość. I te słowa, które wypowiadałem też do jej życia, ona kiwała głową, mówiła, zgadza się, tak było, tak jest. Także jesteśmy bardzo poruszeni tym, co się stało, też tym, jak opowiadają nam dzisiaj ludzie ze wspólnot tutaj, jak było to dotykające, jak ci ludzie, których znają od lat, pierwszy raz doświadczyli obecności Boga, jak niewierzący, którzy byli na spotkaniach, dzień po opowiadają, ciągle wracają, biją się z myślami, co to było, skoro Boga nie ma, no to co to było, jak to jest możliwe. No i zrobiliśmy tutaj, myślę, taką dobrą robotę dzięki Bożej łasce. Mówiono nam, że tu jest pustynia, ale tam, gdzie przychodzi Duch Święty, pojawia się rzeka. Rzeka na pustyni, więc byliśmy takim głosem na pustyni tutaj. Więc ludzie są gotowi, są chętni, żebyśmy przyjechali do Niemiec na początku przyszłego roku, żeby uczyć ludzi takiego życia, takiej posługi, bo wierzymy, że moc, która towarzyszy głoszeniu Ewangelii, będzie z powrotem napełniała kościoły w Niemczech ludźmi, którzy będą przychodzić i doświadczać spotkania z żywym Jezusem, który żyje, uzdrawia, leczy. No i dobrze być tego świadkami. Także co? Dobry czas był. Dobry czas był. Chwała Panu. Chwała Panu. Dzisiaj wracamy już do domu. Także dzięki, że jesteście z nami, że się modlicie. A my jedziemy i działamy. I widzimy się już niedługo na kolejnych posługach. Także z Bogiem. Pozdrawiamy. Pa, pa. Dostaliśmy właśnie wiadomość od jednej z osób, która nas zaprosiła do Niemiec na posługę z piątkowej modlitwy o uzdrowienie. Napisała tak: napływają do mnie świadectwa uzdrowień na odległość. Mówiłeś w piątek o tym, by pomyśleć o kimś w trakcie modlitwy, pomyśleć o osobach, których nie było w tym miejscu, modlić się o uzdrowienie. Haliny mąż modlił się o uzdrowienie siostry, która była w tym czasie w Republice Dominikańskiej. Nie mogła ruszać ręką, mamy filmik, jak nią macha. Także chwała Panu za to i może znajdziemy ten film, jak go dostaniemy, to Wam pokażemy. Także Bóg działa nawet na odległość i chwała Mu za to i bardzo się cieszymy, bo modlimy się o więcej i więcej przychodzi. Amen. Amen.